Jeżeli w tym roku nie mieliście okazji bawić się podczas Halloween, to pozwólcie, że pokażę wam, jak my je obchodziliśmy. To co, my do jakiegoś obcego typa dzwonimy? Takie czynności jak robienie zakupów lub tworzenie strojów. Upierdliłem sobie rękę. Dobra. Były niczym w porównaniu do prób zebrania czegokolwiek. Dobry wieczór. Proszę was. Dużym problemem było akurat poruszanie się w naszych strojach rowerami. Kurwa, jak ja cukierków nie pozbieram, to będę zły. Ja tak samo. Ale mimo wszystko było to moje najlepsze Halloween w życiu. Pięknie. Ale patrz, kto się wyjmie, to zobacz, cukierków trochę jest. Czekaj. Zresztą zobaczcie sami. Raz, dwa, trzy, dobra, idziemy, za dużo złego kontentu, idziemy. Siemano moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku. Właśnie wróciłem, proszę państwa, z urzędu, ponieważ byłem tam i już wam pokazuję odebrać jedną bardzo ważną rzecz, która będzie mi niezbędna do najbliższego odcinka. Na razie wam jej nie pokazuję, na razie będzie zamazana. Ale już wam mówię, słuchajcie, o co chodzi, ponieważ dzisiaj powstał bardzo fajny plan na odcinek. Bo jak już zapewne wiecie, dzisiaj robimy odcinek taki halloweenowy, ale nieco inny niż zwykle, ponieważ taki w naszym stylu, czyli halloweenowo-rowerowy i ogólnie pomysł jest dość świeży, bo powstał dosłownie jakieś 10 minut temu. Dlatego dzisiaj zasad ogólnych nie ma. Najważniejsze jest to, że kto zrobi fajniejszy outfit i zbierze więcej cukierków, zgarnia 200, więc myślę, że przyjemnie. A ja wam tylko przypomnę o tym, żebyście zostawili suba na tym kanale, oczywiście z dzwoneczkiem, bo dużo osób tego jeszcze nie robi. I co? Ja nie przedłużam. Lecimy na zakupy, bo dzisiaj czasu dużo nie mamy. A w ogóle czego my szukamy? W sensie na czym my się chcemy skupić? Co my potrzebujemy w ogóle? Bo ja tak w sumie wszedłem tutaj, ale bez jakiegoś większego zamysłu. Wiaderko. A, no cukierki, tak? No to idź dalej. Tutaj są zwierzęta. Tylko choinki są jakieś, inne lampki i takie rzeczy. Tutaj są, czekaj, spławiki jakieś, żyłki. To jest prześcieradło, ty? To jest chyba prześcieradło. Przeczytaj, co to jest? Poduszka. No to nie wiem. No w sumie tak, bo takie miękkie. Nie no, kapie dripem. Ja bym brał. Ale śmierdzi. Ja to proponuję kupić dynię, sobie na łeb założyć. Wiesz, ile taka dynia waży? Wiesz, ile dynie kosztują? Żeby taka wielka była, żebyś sobie na łeb sadził? No nie wiem. Dużo. Super. Super. Super klapki. No tak jest napisane, super. Neonowy spray do włosów. No chłopie, jak ja popsikam na swoje drzwi, wszystkie wypadną. W sumie wystarczy być rudym i zaoszczędzić do siana. Proszę. Plastikowy zacisk lunety. Ale co? Nie pasuje ci? No pasuje. Pinca. Teleskopika di plastika. No tak jest napisane. Pizza teleskopita di plastika. Di plastika. Ja pierdziel. 80 centymetrów, ty. To jest po hiszpańsku. No wiem. Dobra, proszę państwa, aktualizacja. Kolejny sklep. No i to już pokładamy największe nadzieje teraz w tym sklepie, bo to już jest ostatni, jaki tutaj jest w okolicy, więc musimy coś tutaj znaleźć. Brakuje nam wiadra. No jakichś takich elementów dekoracyjnych, już takich estetycznych. Może coś do roweru poszukamy, ale zobaczymy. No idziemy na artykuły sezonowe. Tak. Może coś się znajdzie. Outlet, o. No, outlet, o, to mnie to interesuje, tak, tak. Outlet to ja lubię. Co to jest? Patrz. Co to jest? Balon foliowy? Co, zestaw farbek do malowania twarzy? Lew sztuczno! Uchlapiesz tym! Za 14. Zatem widzowie, na ten moment mamy taką oto fajną folię, chyba fajną, na rower, którą sobie owinę. Zakaz wstępu, farbki do malowania ze sztuczną krwią i prześcieradło, plus maskę i plus taki ten chwytak. Więc idziemy teraz do kasy, no i na ten moment to chyba tyle. Ewentualnie jeszcze później coś dokupimy, jeszcze do kastorami pojedziemy na chwilę. Tak, podjedziemy czy podejdziemy? Podejdziemy. Ej, pół kilo waży to prześcieradło. O, 72 zł tutaj, maska 4 zł, to 9 zł, to już coraz grubiej. Na wiadro na pół, co? Dzielimy się. Czy... No wiadro na pół, no przez całego wiadra nie damy rady. Co pani sądzi o stroju z prześcieradłem na Halloween? I sztuczną krwią? Fajne. No, też tak uważam. Ja mu to wymyśliłem. A pani się przebiera? Tak, swoim wnuczkom to powycinałam dziury w prześcieradle. No. Robimy. Wszyscy byli trójka nakryta i tylko tu oczy, nie? I tak fajnie, takie co jedno to mniejsze. No właśnie, to tak też zrobimy. Miłego dnia. No, miłego dnia. Ło, został rozjechany. Mi się... Proszę. Poczekaj, bo muszę zeskanować. To mi chyba się to? Bardzo... O, git. Mi się bardzo podoba ten vibe z...
w tym w USA, że tam wiesz, tam każdy wylutowany. Tam są całe tak chaty jest, w ogóle przebrane, tak, to jest zarąbiste. To jest fajne. I horrory, wiesz, tam zawsze, każdy Halloween musiał obejrzeć horror, no. Nie wiem, po cukierki chodzić. To jest takie, to z prawda. Jednej strony fajne, a z drugiej wiesz, no takie... W sensie, wiesz, niby to jest święto amerykańskie i tak niektórzy starsi ludzie się to tak jest... z tym tak. Nie są zbyt do tego pozytywnie nastawieni, ale no to jest zabawa, nie? Czyli potrzebujemy teraz jeszcze pomarańczowe wiadro na cukierki. Czekaj. Pokrywa, ale nie ma ceny na pokrywie. 13 zł, dobra. To zabierzemy jedno czy dwa? Wybraliśmy z Jakubem farbę uniwersalną, emalię, taki spray, za 29,98. I będziemy to sprayować. Ale tak. Tylko od zewnątrz, bo nam nie starczy prawdopodobnie do środka. Drogo wyjdzie nas tych Halloween, naprawdę. Nikt nie mówił, że będzie tanio. A może jakiegoś świadka sobie kupimy jeszcze? Zatem, skoro wszystko mamy, proszę państwa, no to bierzemy się do pracy. Ja się z Kubą teraz rozdzieliłem, on pojechał do siebie ogarnąć swój strój. Ja jestem u siebie, żeby ogarnąć swój outfit z tego wszystkiego, co tutaj mi się udało zebrać. Oczywiście mamy też do przystrojenia dzisiaj rower. Ale jeżeli chodzi o mój outfit, to udało mi się jeszcze taką, proszę państwa, maskę zakupić za 4 zł. Wydaje mi się, że całkiem spoko zakup, jak za 4 ziko, to całkiem spoko maska. I powiem wam tak, że jeżeli uda mi się odwzorować wszystko to, co mam w głowie, to co sobie zamierzyłem, to powstanie bardzo fajny outfit, ale najbardziej pokładam najwięcej nadziei w sumie w tych oto farbkach, które Kuba mi znalazł, z których zrobimy sztuczną krew na prześcieradle. Ale jako, że jest coraz mniej czasu, a do wygrania dzisiaj są 200, to bierzemy się, proszę państwa, do roboty. Nie przedłużamy, bo najlepsze dzisiaj przed nami. Ale chyba zanim przejdziemy do malowania prześcieradła, to pomalujemy sobie na czarno tą maskę tego kościotrupa. To sobie odłożymy i zrobimy tak profesjonalnie tutaj, o, na papierze. Bo tak to i nie widać na tle takiego prześcieradła. Co prawda nie jest to spray, tylko taka guma w sprayu, ale myślę, że też da radę. Oj, trzeba tu wytrzeć. O, już nie widać. Może i na SP nie uczęszczałem, ale no powiem wam, że teraz dużo lepiej widać tutaj wszystkie takie te struktury niż wcześniej na takiej mlecznej czaszce. Uznałem osobiście, że będzie chyba spoko pomysłem, jak po prostu będę sobie moczył ten oto pędzel w tej krwi i po prostu tak jakby chlapał. Ale widzę... O! Dobra. Trzeba zrobić jak najwięcej takich właśnie maziai. To trzeba trochę rozmazać, to też. Wiecie, to ja jestem tutaj, kurde, artystą. Ja tu mam wizję na to po prostu. Pytanie tylko, czy to wyjdzie jakoś fajnie, ale myślę, że tak. Tylko trzeba po prostu tutaj troszeczkę więcej, o, się posługiwać tym pędzlem, niż takim ostrym rzutem. Nawet trochę za mocny był to rzut. Upierdoliłem sobie rękę. Dobra. Niech sobie to widzowie schnie. Robię jeszcze aktualnie, widzowie, takie jakby efekty szwów na tym prześcieradle. No i wychodzi to całkiem spoko, tylko dość dziwna jest ta farbka, jest taka mega miękka i ciężko jest ją rozsmarować. Moim zdaniem mega, mega wam się spodoba, mega siądzie wam ten projekt, moim zdaniem. Bo w sumie to po raz pierwszy w ogóle przygotowuję sobie jakikolwiek strój na Halloween. Zawsze kupowałem albo wynajmowałem jakieś po prostu gotowce, a teraz w tym roku uznałem, że zrobię taki pierwszy raz właśnie swój autorski pomysł. Mam nadzieję, że Kuba za tą modyfikację mnie nie zabije, jak teraz pomarzę troszeczkę po tym wiadrze i napiszę tutaj napis help, ale w razie czego jak byłby zły, to można to zamazać. Oprócz tego dodam jeszcze taki troszeczkę tutaj kropeczek, tak żeby to fajnie sobie wyglądało. Podoba mi się taka zabawa, lubię takie odcinki, gdzie można się wykazać artystycznie. Oj. Oj. Nie za bardzo jeszcze wiem, jak to tutaj fajnie założyć, żeby to się git trzymało. I założę to po prostu chyba tutaj jakoś na ramę, po prostu w taki oto sposób. Dlatego efekt finalny zobaczycie właśnie teraz. Zjezgi? Jest super! Starałem się najbardziej jeszcze z tym. Ale to krew jak fajnie wygląda. To jest ta w zestawie, tak? No trochę tak, trochę nie, różnie. Zrobi pan nam zdjęcie
bo samemu chciałem zrobić wam zdjęcie, mówię, to weź ustaw rower swój. Czeka pan chwileczkę, jak jeszcze przebiorę, dobra? Pan sobie właśnie z nami zrobił futeczkę, tak się spodobaliśmy panu. Wpadliśmy panu w oko. A few moments later. Kurwa, jak ja tam będę jeździł w tym kurwa szlafroku. Splątało się. Splątało się? No. Co się kurwa śmiejesz? Kurwa, jak ja cukierków nie pozbieram, to będę zły. Ja tak samo. Mi cukier spadnie. Po prostu hit. Jeszcze pan za nami idzie. Kurwa. Oh. No nie ma chuja we wsi. Daj. Poczekaj, ja muszę się z tego rozebrać jakoś. Tu będzie ciężko, panie kolego. Ale jak tu przód zejdzie, to no tu dobra, też. To dawaj. Ale uważaj na przewód, nie, ty. Nie. Żeby tego kurwa nie zgubić. Idź do pana po młotek, dwa razy się pierdolę. Idzie? Nie idzie. Czekaj. To trzeba inaczej zrobić, to trzeba o metal, tak o. Trzymaj tą latarkę. Dobra, wychodzimy stąd widzowie, bo już policja jedzie. Mamy osiedle, wchodzimy tutaj z buta, normalnie i będziemy zbierać cukierki, mówię wam. A ogólnie widzowie chcemy zebrać dzisiaj całe takie wiadro. Mam nadzieję, że się uda, takich cukierasków. Witamy. Chcieliby państwo może tutaj nasze wiaderko uzupełnić. On. To ile można, to prosiłbym o wsypanie. Super, dziękuję bardzo, dziękujemy. Wow, ile pani ma? Ile można wziąć sobie? Super, dziękujemy w takim razie. Miłego wieczoru. Dziękujemy bardzo. Wow, super, dziękujemy. Dziękujemy, co jest? Powiększa się powoli, coraz więcej. Powiem ci, że całkiem fajnie wyglądamy. Ale fajnie, że ty masz białą, a ja mam czarną. Fajnie to ze sobą kontrastuje. Dobry wieczór. Proszę was. O kurna. Tutaj się należy, słuchaj, jakiś ten. Jakiś psikus. My zostawimy cukieraska, pan nam nie dał cukierka, to my zostawimy cukierka. No, jest widzowie ciężej niż myślałem, jeżeli chodzi o zbieranie cukierasków. Kiedyś było tutaj łatwiej cukieraski zbierać. O, dziękuję. Założę pan tą maskę, proszę. Wow. Ale kozacki strój. Ule, jeszcze baloni. Ale super! A mówiłem, że my jesteśmy za starzy na taką zabawę. Dobra, idziemy. Wow! To dla nas dziękujemy. Takie duże? Tak. Wow! Dziękujemy! Ale super! Co prawda jakieś takie, co to tam? Róbki kukurydziane, ale kozak! Ale sosi! Wow, ale fajnie. Oj, patrz, tutaj też w hurcie dają. O kurde, tutaj hurtowej ilości. Wszystko takie same. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do jednego czy nie? Dostałeś coś? Tak, dostałem. Też dwa. Dobra, to nas i tak wspólny jest. Ale później cię z tego rozliczę. Jaki napis kozacki. Starsi chłopcy po jednym. Dobra. To my po jednym. Muszą dbać o linię. Ogólnie to widzowie, jestem w szoku. Pomyśl sobie, ile oni musieli kupić tych chrupków, żeby tak każdemu dawać po kolei. Dla mnie to jest... Aż w głowie się nie mieści, ale bardzo ładny domek, trzeba przyznać. A ty co, już taką torbę aż dużo masz? Nie, bo to tam, przepraszam. Bo to nasza wspólna. Ale tam koledzy dawali. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Miłego dnia. Ale fajny. Gdzie jest kołapka? No tutaj jest fajnie. Ale jedziemy jakoś za daleko, bo tu nikogo nie ma. Tu już mogli wszystko pozabierać. Ale super, co? Tutaj patrz, normalnie pająki są. Takie czerwone oczy miał. Super, widzisz, patrz. No widzę, normalnie czerwone oczy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Znaczy, nie, to wszyscy wiele... nawet dają. Nie, to w chrupki dali tam w ostatnim domu. A, tam bo dają. Nie mają. Tak, no. Tutaj mam rzucę. Gdzie ty masz? To nasze wspólne. Nie, nasze wspólne, my się potem dzielimy, bo nie mamy dwóch. Dobra, dwóch to dwa. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Halloween. Oreo dostaliśmy. W tych chrupkach jeszcze była mamba. Patrz, Oreo. Mamba. To nie są same chrupki. Twój ulubiony. To nie są same chrupki, czaisz? Musieliśmy wyjść, limit dwa cukierki. No i niestety, kurde, już ludzie zabrali. No trudno. A wy jesteście słabo przebrani, a my tak ładnie nam mało dają. Dużo tu dają? Dali nam kasę tutaj. 15 daje. Co wam dali? Kasy dali. Jak to? No to idziemy. Po kasę? Gdzie? A ile wam dali kasy? 200 zł. Ile? 200 zł. Dobra. Nie na 30. 30? Dobra, macie czekoladę, podzielcie się. Proszę bardzo. Dobra, trzymajcie się. Miłego dnia. Miłego Halloween. Co?
Patrzcie widzowie, jak fajnie przystują na brama. I ogólnie to tutaj jest napisane, żeby się częstować łakociami, tylko że wszyscy już zabrali tutaj łakocie. O, proszę bardzo, no. torba pusta, więc... Nie ma co! Ale patrzcie, dynia bardzo fajna, tutaj kolejna dynia bardzo fajna. Czekaj. Także weźmiemy teraz torbę my i po prostu ją wyrzucimy w takim razie, żeby nie robiła tutaj bałaganu. Myślę, że jeszcze parę garści, parę domów i cel zostanie osiągnięty, ale mówiłem, że wiadro z kastorami odda lepiej. Mm-hmm. Bo tamto jakbyśmy kupili po 14 zł, to byśmy, nie wiem, dwie garści już mieli. To prawda. Po Halloween. Fajny kostium. Dziękuję, wyskakujcie z cukierków. Co to jest ciekawego? O, Zozol, dobra. Dobra, teraz ty. Lizaka. O, dobra. Super, dziękuję. Ja mam lizaka. O, dziękuję. Jaki zły człowiek. Ale to było tak, że na początku dawaliśmy młodzieży. A teraz zabieramy. Wymienialiśmy się, a teraz zabieramy. Bo... Nie no, czekaj, daj im czekoladę, to się podzielą czekoladą. No, bez kitu, czekoladę mam. Daj im czekoladę, niech sobie zjedzą czekoladkę. Jeżeli chodzi o mój strój, widzowie, to ja wam powiem, że tak go oceniam na 8 na 10, bo uważam, że rower jakiegoś magazynu specjalnie nie wyszedł w tym roku, ale jest w takim razie powód, żeby w przyszłym roku się bardziej postarać. Chyba tak. W przyszłym roku może nawet coś grubszego zrobimy. No, można wtedy, wiesz, całą furę oblepić, jakoś fajnie przygotować. Ale ten napis dodaje takiego tutaj vibe'u. Nie za duży jesteście na cukierku. Nie, proszę pani. Cukierek albo psikus. Dziękujemy bardzo. No, macie niezłe to. Super, dobra. My z Ząbek przyjechaliśmy. Proszę pani, to z rowerami. Nie, tam nie dają w ogóle. Możemy nawet kolędę zaśpiewać. Przybierzeli do Betlejem. Nie, to już może być teraz. Dziękujemy. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Spokojnego wieczoru przede wszystkim. Spokojnego wieczoru. Żeby nikt państwa nie nachodził. Zatem proszę państwa, my już kończymy dzisiejsze nagrywki, ponieważ powoli zaczyna padać deszczyk. Kuba to podzielił wstępnie i tak. Tutaj mamy kubkę tu po... Tu mamy 50. Tu mamy 33 cukierki. Tak, tu mam 33 i tutaj moja kubka. I tu jest drugi zestaw Kuby. Jest mega dużo jakichś dziwnych cukierków, takich na przykład takie oto kulki, które pierwszy raz widzę. Ale jest sporo też na przykład mamp, jakichś zozoli. No ogólnie cukiereczki... Bardzo, bardzo dobre. Są z Zole, także bardzo dziękuję za współpracę. Bardzo dziękuję. I widzimy się za rok na Halloween znowu. No myślę, kolejne że edycji. Będzie grubiej. Kolejne edycje. A teraz sobie to musimy podzielić między siebie. Tak. Dobra. Dobra. 33 podzielić na pół to jest 15 plus 2,5. No to obetniemy cukierka. Dobra.